drugi niż 422. No ale taki wniosek należy złożyć i poddamy go procedurze, która obowiązuje. Mianowicie będzie na komisji merytorycznej, komisja wypracuje swoje stanowisko i zostanie przedstawione Wysokiej Radzie do przegłosowania. No w tym momencie tematem przewodnim był projekt uchwały, który żeśmy przed chwilą przegłosowali, za co wszystkim Państwu serdecznie dziękuję. I tym sposobem przechodzimy do punktu kolejnego, który żeśmy